Wrocław, ulica 8 listopada 2022, godziny popołudniowe, okołopołudniowe, kościół świętej Elżbiety od strony ulicy Ruskiej, wymieniony kilka, może kilkanaście lat temu. Elementy zabytkowe zabezpieczone na samym dole przed uszkodzeniami przypadkowymi lub złośliwymi. Drzwi drewniane, wejście, rzeźby obok wejścia nad rzeźbami. Płaskorzeźba wykonana od lamy najprawdopodobniej w metalu. Tablica pisana gotykiem. Na samej górze widzę datę 1627. Dół tablicy zniszczony, trudno odczytać. Ogłoszenia duszpasterskie. Witraże w oknach. I kościół świętej Elżbiety podniesiony przez Jana Pawła II do godności bazyliki mniejszej. Kolejne drzwi drewniane z widocznymi kolumnami obok. Element ozdobny kamienny, zabezpieczony murkiem z wyraźnymi śladami zniszczenia. W kolejnym oknie widzę witraże. Wieża, na którą po uiszczeniu opłaty można wyjść i podziwiać panoramę. Część kościoła bazyliki od strony odrzeńskiej jest aktualnie remontowana. Jest też tutaj żołnierz, WOTUŚ. WOT to są Wojska Obrony Terytorialnej. Ponieważ kościół świętej Elżbiety jest kościołem garnizonowym, to jest tytuł do umieszczenia takiego krasnala WOTUŚ-a w pobliżu katedry. Dziękuję za uwagę.